September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat. Mamy tutaj dzisiaj bogactwo słowa, bogactwo liturgii słowa i święty Józef nas pięknie powinien inspirować, kochani. Pięknie powinien nas inspirować, mężczyzn i kobiety. Teraz popatrzmy w tym tekście, tylko w dzisiejszej Ewangelii skupię się na dwóch aspektach tylko. Pierwsza rzecz, popatrzmy, że ta Ewangelia ze świętego Mateusza, począteczek, pierwsze zdanie tam było takie, że Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z którego narodził się Jezus, zwany Mesjaszem, zwany Chrystusem. Popatrzmy, to jest, wydaje się być banalne zdanie, ale to absolutnie nie jest banalne zdanie. Co to oznacza? W tym jednym zdaniu ewangelista podkreśla, że Józef to nie jest jakiś przypadkowy gość. Że Józef pochodzi z rodu Dawida. Popatrzcie, że pierwsze czytanie, które słyszeliśmy, ono właśnie było o tym, jak Bóg zapowiada Dawidowi przez proroka, będzie wielki, przez ciebie przyjdzie wielki król, wielki pan, przyjdzie pomazaniec. Teraz popatrzmy, co to znaczy dla mnie, dla ciebie. Już o tym mówiliśmy, ale to dzisiaj znowu trzeba powtórzyć, skoro słowo nam to podpowiada. Jesteś ty, ja, jesteśmy z bardzo szlachetnego rodu. Kochani, jesteśmy z rodu dzieci królestwa. I to powinno być czymś absolutnie, rozumiemy, dla nas podstawowym, takim, co ciągle żywimy, tą świadomość powinniśmy nieść w sobie, że przez chrzest, przez to, że Kościół mnie wszczepia, a później dopuszcza do dalszych sakramentów, do tych łask, ja należę do jakiegoś bardzo wyjątkowego rodu. Rodu synów i córek Boga. Już kiedyś o tym mówiliśmy, nie będę do tego wracał, ale to jest niesamowicie ważne. I diabeł próbuje nam to wykraść. Diabeł próbuje nam ciągle coś tu namieszać przy tej bardzo istotnej prawdzie. I teraz to jest pierwsza rzecz. Nie będę tego rozwijał, ale to jest niesamowicie istotne i chciałem, żeby to było tutaj wyraźnie powiedziane. Dalej, popatrzmy, co się dzieje w tekście. Józef spotyka się z bardzo trudną, kryzysową sytuacją. Nie wiem, czy aktualnie koronawirus jest bardziej kryzysowy niż to, co spotkało Józefa. Tego właśnie Józefa, świętego, pobożnego, sprawiedliwego, odpowiedzialnego i szalenie kochającego swoją Miriam, spotyka coś takiego. Trudne, prawda? Wyjątkowo dziwne, trudne zjawisko, sytuacja. Teraz co się dzieje, kochani? I to jest niesamowicie ważne dla nas mężczyzn. Józef przejawia tutaj jakąś bardzo cenną, niesamowicie cenną cechę, mianowicie nie myśli o sobie, tylko myśli o Maryi. Kochani, to jest niesamowicie istotne, żeby mężczyzna, w którymś momencie każdy z nas musi dorósć do tego, inaczej bieda. Mężczyzna staje się mężczyzną, staje się podobny do Józefa w momencie, kiedy zapomina o sobie, a zaczyna myśleć o drugiej osobie. Rozumiemy? I Józef nas tego uczy i Józef nas wszystkich facetów zawstydza absolutnie. I popatrzmy, że on kombinuje, jak tu zrobić, żeby winę wziąć na siebie, żeby Maryję ocalić. Popatrzmy, kocha ją, ale to jest ta odpowiedzialność. To jest ta troska o drugą osobę. On nie chce się na niej zemścić. On nie szuka, widzimy, siebie tutaj. Niesamowicie cenne. I z tego wynika co? Z czego to wynika, przepraszam? Z tego, że on jest blisko Boga. Pamiętacie, co mówiliśmy wczoraj? To czuwanie, to bycie blisko Pana. No właśnie. On był wsłuchany w Boga i dlatego umiał tu właściwie postąpić. To nie było łatwe. Ale umiał postąpić właściwie. I popatrzmy dalej, on jest czujny, on jest wsłuchany w Boga, serce mu pęka, ale słucha
Boga. I w czasie co snu, raz, drugi i trzeci, przychodzi Pan Bóg do niego i przez anioła przekazuje mu, co się dzieje dalej, co robimy, Józefie. Widzicie tą czujność? Widzicie tą spójność z wczorajszym rozważaniem? Niesamowicie istotne. I kochani, to jest, i popatrzcie, i teraz tu mamy konkretny przykład Józefa, czuwającego, czujnego na głos, na wolę Boga. On już miał jakiś swój koncept, ale jest wsłuchany w Boga i ostatecznie co? Dostosowuje się do tego głosu Boga. I później się okazało, że to było zbawienne, święte i cudowne. I to są te dwie rzeczy, które są niesamowicie ważne. Jest ich więcej, ale na te dwie chcę zwrócić uwagę. Czyli to, z jakiego rodu jest Józef i my, dalej to, jak Józef jest odpowiedzialny i myśli najpierw o drugiej osobie, ale to wynika z tego, że on jest blisko serca Bożego. To wynika z tego, że on jest mężczyzną czuwania i umacniania. I tego życzmy sobie, ale też o to się módlmy, o to się starajmy, zwłaszcza my faceci, a wy kobiety, módlcie się o to dla nas i pomagajcie nam w tym wzrastać, dojrzewać. I teraz popatrzmy, bo Józef nas wyprowadza do czegoś, co zapowiadałem, do czegoś, o czym chcę powiedzieć teraz. Józef ma ten sen teraz, tutaj, za chwilę, tak, czyli przyjmij, to jest moje dziecko. Później ma sen uciekać z Betlejem, a później w Egipcie ma sen wracać do domu, wracać do Nazaretu. I teraz popatrzmy, to jest jakieś zjawisko, to jest jakiś sen proroczy, to jest tak, to jest jakieś działanie Pana Boga, natomiast to nie jest liturgia. Popatrzmy, to nie było tak, że nie przyszedł do niego kapłan, arcykapłan, nie stanął przed nim wprost anioł, tak jak przed Maryją. Józef ma troszkę inaczej i chyba przez to jest bliżej nas. I teraz Józef, można powiedzieć, w swojej duchowości posługuje się tymi snami, posługuje się taką praktyką duchową. I teraz popatrzmy, że my, może niekoniecznie snami, ale możemy się, tak jak Józef, posiłkować pewnymi duchowymi metodami, duchowymi sposobami rozpoznawania Bożej woli, wzywania Bożej łaski, błogosławienia itd. I o tym teraz chcę powiedzieć przez kilka minut. Moi drodzy, o tym, że mamy 7 sakramentów, każdy z nas wie od dzieciaka, jak przychodzi na religię, to katecheci mu tłuką 7 sakramentów, 6, bierzmowanie i tak dalej. Jakby w ogóle tego tematu nie ruszamy. Natomiast jest sakrament i są sakramentalia. Czyli słowo nawiązuje do sakrament, ale nie jest sakramentem. Sakramentalia to nie jest sakrament. Coś przypominającego, coś odwołującego, coś przyprowadzającego, ale nie będącego sakramentem. Żebym się tu dobrze wyraził. I teraz. Katechizm Kościoła Katolickiego to jest taka dobra, mądra, niebieska, gruba książka. Każdego odsyłam do tej książki. Kto nie ma, to trzeba sobie kupić. Tak, trzeba sobie kupić Katechizm Kościoła Katolickiego. To jest bardzo dobra rzecz. Ja staram się z tego często korzystać. I moi drodzy, jak otworzymy katechizm na numerku 1667 i następnych, to co? To właśnie zobaczymy, jak Kościół nam podpowiada, co to są te sakramentalia. Ja nie będę całego czytał tutaj tego rozdziału, przepraszam, artykułu, ale chcę nawiązać do 2-3 słów. I teraz, Święta Matka Kościół ustanowił ponadto sakramentalia. Są to święte znaki, które na podobieństwo sakramentów wskazują przede wszystkim na duchowe dobra osiągane dzięki wstawiennictwu Kościoła. Przygotowują one ludzi do przyjęcia właściwego skutku sakramentów i uświęcają różne okoliczności życia. Zaraz będziemy sobie mówić w praktyce, co to jest. Ale niesamowicie ważna jest ta definicja. Uwaga! To jest święty znak podobny do sakramentu, wskazujący na duchowe dobra, które co? Które daje nam Kościół, które daje nam Pan Bóg. To jest niesamowicie istotne.
Popularna dzisiaj sól, woda egzorcyzmowana, olej, rozumiemy. To nie jest samo w sobie złe. Natomiast to działa dlatego, że to jest pobłogosławione, wyegzorcyzmowane przez Kościół. I dlatego, że Bóg przez Kościół, przez te sakramentalia udziela przez to łaski, którą ja wierzę, którą ja przyjmuję. To nie jest jakaś magia, to nie są jakieś hokus pokus kościołowe czy około kościółkowe. To jest coś głęboko związanego z tym, co jest istotą Kościoła, czyli udzielanie łask. I teraz te sakramentalia są, to jest bardzo szeroki temat. Ja, moi drodzy, mam tutaj taką książkę, która się nazywa Agenda Liturgiczna Opolska. To większość parafii w Polsce używa tej książki. Moi drodzy, popatrzcie, to nie jest cienka książka. Ja nie sprawdziłem tego dokładnie, ale naprawdę na pewno połowa, a może 3/4 tej książki to są właśnie sakramentalia. Sakramentalia, moi drodzy, to jest wszystko, co wytworzyła tradycja, pobożność ludowa. Wszystkie litania, wszystkie modlitwy, wszystkie nasze te pobożnościowe różne formułki. To jest właśnie sakramentalia. To są sakramentalia. I oprócz tego, podzielmy sobie to szybciutko. Sakramentalia to inaczej sposoby błogosławienia lub pobłogosławienia. I błogosławimy rzeczy, przedmioty i błogosławimy osoby. Zacznijmy od osób. Sakramentaliami są na przykład konsekracje na brata, na siostrę zakonną, na dziewicę konsekrowaną, która żyje w cichości, w świecie. Czyli błogosławimy, czyli w sakramentalium udzielamy szczególnej posługi danej osobie. Egzorcyzmy, które może odprawiać tylko egzorcysta z nominacji biskupa, egzorcyzmy również są sakramentaliami. To nie jest sakrament, ale sakramentalia, którymi egzorcysta przy pomocy też często asysty prosi o uwolnienie dla zniewolonej, dręczonej, opętanej osoby. I są też sakramentalia, które dotyczą przedmiotów, rzeczy. I popatrzcie, każdy z nas ma medalik, krzyżyk, różaniec, obrazy, krzyże na ścianach i tak dalej. I te rzeczy błogosławimy, święcimy. Przynosicie je do nas i my je święcimy. To są sakramentalia. Dalej, sakramentaliami są wspomniane przeze mnie święte, poświęcone, pobłogosławione przedmioty. I tutaj mamy całą paletę tych właśnie woda, sól, olej egzorcyzmowany. Mamy na przykład na Matki Bożej Siewnej święcimy zboże, święcimy jabłka, święcimy sól na agaty i tak dalej. To są różne formy pobożności. To nie jest magia, tylko wiara. I teraz, przepraszam, ja wiem, że to jest trudne, co teraz mówiłem, ale trzeba pewne rzeczy uporządkować. I teraz, kochani, o co chodzi? To jest nasz skarb. Stop. To jest nasz skarb, to jest nasze bogactwo, że my mamy te sakramentalia, że mamy takie wielkie, wielkie bogactwo tych sposobów, przez które możemy dla siebie czy dla naszych bliskich upraszać łaski, jeśli wierzymy, jeśli posługujemy się tym z wiarą, a nie jako zabobonem. I teraz popatrzmy, ja przytoczę kilka historyjek. No może jedną, bo nie mamy czasu. Nasz profesor w seminarium, ojciec Wacław, opowiada taką historię. On pochodzi z takiej wioski pod Jarosławiem i mówi tak, wybuchł tam pożar, gospodarstwa były zazwyczaj stodoły, stajnie, domy drewniane jedne obok drugich, gęsta zabudowa pod miastem. Mówi, wybuchł pożar i płonie po sąsiedzku gospodarstwo i moja mama, on mówi, że był wtedy młodym chłopakiem, dzisiejszy nasz ksiądz profesor, mówi, moja mama pobiegła do kuchni czy tam do swojej skrytki, wzięła sól świętej Agaty i między naszym domem a domem palącym się sąsiada było kilka metrów, był płocik drewniany i mama przeszła kilka razy sypiąc solą i wzywając pomocy świętej Agaty i świętych patronów i z wiarą się pomodliła. I ojciec opowiada, że tamten dom spłonął do szczętu, to ogrodzenie, ten płocik spłonął po prostu w proch. A do miejsca, gdzie mama przeszła i posypała solą, ogień się zatrzymał i nic się nie stało. I drewniany dom, który powinien spłonąć razem z tamtym, nic mu się nie stało, absolutnie nic.
Widzimy to? Pobożność ludu, pobożność tej kobiety, tej matki, która wzięła tą sól, użyła jej z wiarą i zadziałało. Widzimy to? I to jest właśnie to, o co chodzi w sakramentaliach. Ja się posługuję tymi praktykami. Odmawiamy dzisiaj często różaniec pompejański. To są sakramentalia. I ty z determinacją mówisz te cztery różańce i to jest petarda. Bo wierzysz, bo poświęcasz czas, ofiarowujesz siebie i Pana Boga to przejednuje i to działa. Ale dlatego, że co? Że zwracamy się do Boga i Bóg później przez Kościół w ekonomii tej zbawiania wraca do nas z tymi łaskami. To są te piękne rzeczy, to są te piękne sakramentalia, które są nam potrzebne. I moi drodzy, po co o tym mówię? Kochani, w tej dobie kryzysu, jakim jest koronawirus, ale w ogóle w naszym życiu używajmy tych rzeczy. To nie jest jakaś moda na te sakramentalia, tylko to jest coś, co zawsze było w Kościele, a dzisiaj pewnie jest jakiś renesans tych praktyk. Jeśli będziemy ich używać z wiarą, to naprawdę to działa. Naprawdę to oczyszcza nasze domy. Ja wielu osobom polecam i później wraca odpowiedź od nich, że solili z wiarą, z modlitwą swoje domy, swoje pomieszczenia, w których różne rzeczy się działy, w których coś tam im przeszkadzało, coś ich niepokoiło. I po użyciu raz, drugi, trzeci tej soli te jakieś złe, dziwne sprawy odchodziły. Czy na pocieranie, na namaszczanie siebie świętym olejem. Dzisiaj trzeba uważać z tymi namaszczeniami, żeby się nie przenosiły te zarazki, ale poświęć tą solą, posyp tą solą swój dom. Nawet można jej dodać do spożywczych rzeczy. Jeśli robimy to z wiarą, to wzbudza nasze zaufanie. To przypomina, jeśli ja posypałem w tym moim domu, rozumiecie, o co chodzi? To nie jest magiczne działanie soli, tylko co? Ja sobie w końcu uświadomiłem, że chcę oddać mój dom Bogu, że te cztery kąty oddaję Panu Bogu, że ja Go tu wzywam z modlitwą, że ja przez to fizyczne rozsypanie soli, ja chcę tu, Boże, żebyś tu był. Tak bardzo konkretnie to pokazuje i to zaczyna działać. Rozumiecie? Używamy tych rzeczy i tak dalej, właśnie po to, żebyśmy sobie uświadomili, żebyśmy w to uwierzyli, żebyśmy przywołali w sobie tą prawdę. Kochani, ląduję. Ostatnia rzecz, którą chcę się z wami podzielić, bo to jest spójne z tym, co tutaj mówimy. Przepraszam, wiem, że już 18 minut, ale jest taka przepiękna historia, no cudowna historia sprzed ponad 100 lat. W 1906 roku na Pacyfiku obok Kolumbii, znaczy w Kolumbii, ale to maleńka wysepka właśnie na Pacyfiku i tam to jest wysepka, to jest miejscowość, która nazywa się Tumaco. I kochani, w 1906 roku okazało się, że jest trzęsienie ziemi. Ludzi to zbudziło rano, czy tam zaniepokoiło o 9:36 dokładnie. Mam tutaj tekst. I oni doskonale wiedzieli, że jak jest trzęsienie ziemi, to zaraz będzie fala, tsunami i wszyscy zginą. Moi drodzy, niesamowicie piękne. To jest ta intuicja, to jest ta pobożność, które też wynikają te sakramentalia. Uwaga, co oni wszyscy zrobili? Cała wyspa, wszyscy wierzący przybiegli do swoich księży, do kościoła. Wszyscy przybiegli do kościoła. I mówią do swojego proboszcza: ojcze Gerardo, ratunku, bo zaraz wszyscy zginiemy. I postanowili natychmiast zrobić procesję z Najświętszym Sakramentem. Ksiądz zabrał Pana Jezusa w hostii i wyszli wszyscy nad plażę, a ksiądz stanął na samym końcu plaży, tuż przed morzem i już zbliża się do nich ta ogromna fala, która zaraz wszystko po prostu zamieni w proch i w pył. I ksiądz wyciągnął do góry wysoko tą monstrancję, uczynił znak krzyża. Fala jeszcze przez chwilę podchodziła, aż nagle się zatrzymała. Ściana wody. I później wróciło wszystko na swoje miejsce i wyspa i mieszkańcy zupełnie zero, nic nie ucierpieli. Kochani, po co o tym mówię? Później było wielkie dziękczynienie, wielkie błogosławieństwo i do naszych czasów te 114 lat ta historia żyje i nas powinna karmić, inspirować. Wiara Abrahama, to co przedtem mówiliśmy, to co czytaliśmy w drugim czytaniu,
Tak, to jest nasza odpowiedź na to wszystko zło, co się dzieje, na te wszystkie kłopoty, na te wszystkie trudności, jakie nas spotykają. Ta wiara, tekst sakramentalia, to jest nasze zwycięstwo. I to nas przyprowadza do żywego Boga. Nie do jakiegoś tam marionetkowego, jakiegoś Pana Jezuska na krzyżu. To nas nie przyprowadza do jakiegoś opłatka w Eucharystii. To nas przyprowadza, ta wiara nas przyprowadza do żywej obecności, do realnego Boga, który może zatrzymać tą tsunami, który może zatrzymać tą epidemię, który może uchronić nas, naszych bliskich. Jeśli wierzymy, jeśli wierzymy. I moi drodzy, polecajmy siebie nawzajem, módlmy się za siebie, używajmy tych sakramentaliów, szczególnie dzisiaj. Popatrzcie, że te wszystkie różańce to są piękne, cudowne sakramentalia. Te wszystkie nabożeństwa, których teraz jest tak dużo. To jest ta pobożność, która uruchomiła lud, uruchomiła nas wszystkich. I Bóg jest z tego powodu bardzo szczęśliwy. I Bóg udziela wielu łask i będzie udzielał wielu łask. Nie bójmy się. Jest z nami Chrystus. Amen.